Bardzo proszę o wystąpienie pana Zygmunta Czodaka. Zygmunt Czodak, ma lat 55. Żonaty, ojciec dwóch dorosłych dzieci. Wykształcenie średnie techniczne od 1977 do 2001 roku związane z zakładami Ursus. Od 1980 roku NSZZ Solidarność. Działacz podziemny Solidarności w Ursusie i na Mazowszu. Współzałożyciel duszpasterstwa Ludzie Pracy na Żoliborzu przy parafii świętego Stanisława Gnieckiego. Przez 11 lat przewodniczył Solidarności w Ursusie. Był członkiem zarządu regionu Mazowsze Solidarność. Delegatem do Solidarności. Zorganizował w Ursusie spółdzielczą kasę oszczędnościową kredytową. Założył również 12 małych spółdzielni mieszkaniowych, w których 400 rodzin pracowników zakładu zostało jako pierwsi w Polsce właścicielami mieszkań zakładowych. Był pomysłodawcą i współzałożycielem Ligi Polskich Rodzin w Ursusie. Stał na czele Rady Politycznej NPR. Poseł na Sejm 4. i 5. kadencji z Podkarpacia, sekretarz klubu parlamentarnego NPR. Pracował w sejmowych komisjach gospodarki, obrony narodowej, odpowiedzialności konstytucyjnej, skarbu państwa, Unii Europejskiej. Jeden z najbardziej aktywnych posłów obu kadencji, obrońca polskiej ziemi, polskiego przemysłu, polskiej myśli technicznej, polskiej myśli narodowej, praw narodowych Polaków na Kresach Wschodnich dokonanego przez OUPA. Udokumentował wiele afer korupcyjnych przy prywatyzacji majątku narodowego, takich jak PZU, polskie autostrady, w razie przemysłu samego energetyki, chemii, cięć, fabryki traktorów w Ursusie, stoczni pracy. Honorowy gościu programu Kongresu Polonii Amerykańskiej obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja, prezes Domu Utworzonej Partii Narodowy Kongres Polski, odznaczony medalem za działalność na rzecz Polskiej Rady Stanu, bloger portalu Leon24.